Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj, kochani, na test dwóch zestawów pędzli, które dostałam w prezencie. Ale nie, materiał nie jest sponsorowany przez nikogo. Prezent dostałam prywatnie. To teraz zróbmy coś. Może jakieś łuczki. I teraz ten. Teraz bierzemy ten bardziej miękki Skoda Prado. No i co się stanie? No dużo lepiej. Dużo, dużo, dużo lepiej. Teraz zbadamy czubeczek. Zbadajmy kreskę. Tak, swobodnie. Krechy swobodnie. Te Eskody z serii Barokko będą lepsze do takich precyzyjnych prac. A ten, a to jest Prado. No tu kreska idealna, słuchajcie, jak żyletka. Nic mi nie pieje, nic mi nie próbuje gdzieś na boki wyleść. Idealnie. Idealnie. Tak, tym bardziej się maluje jak tymi pędzelkami, co są takie w zestawach japońskich, w Kuretake na przykład można takie pędzelki na wodę można kupić. One są dosyć sztywne, ale wbrew pozorom całkiem dobrze łapią szczegóły. To jest to. Zobaczmy, czy ja mam coś, co to było, dwunastki, tak? Czy ja mam jakąś dwunastkę, żeby Wam porównać? Dwunastko, dwunastko, czy ja Cię mam? Mam dziesiątkę. Mam dziesiątkę. Mam jakąś dwunastkę. Dobrze. Tutaj mam, słuchajcie, pędzel. To jest chyba Rouneya. Tak mi się wydaje, ja już nie pamiętam. Ale na skówce, na tej obsadce nie ma. To może być NN też jakiś Chińczyk, wiecie. Ja nie pamiętam. Ale widać po kształcie pędzla, że jest dużo, dużo gorszy, nie? Myślę, że to widać gołym okiem. Gołą okom. No i spróbujmy jeszcze takie łuczki. Tak, ciągnąć dużo wody nabiera, ale bardzo szybko traci. I takie, nie wiem czy zauważycie, tutaj mi się rozczapiża na końcu, a tu mogę zrobić tą końcówkę taką ostrą. No i teraz, czy będziemy mieli kreski? Tym cudem, NN, no name, uwaga, jadę. No nie są takie precyzyjne i takie cieniusieńkie. No i traci błyskawicznie ten farbę, nie? Także to przenoszenie farby, ilość wody w zbiorniczku, która się tam osadza,
jest dużo mniejsza niż w poprzednich. To jest to. No i zostały nam dwa. Dwa i tu mamy ósemkę. Czy ja mam jakiś pędzel numer 8? Na pewno mam dziesiątki, słuchajcie. Czy ja mam ósemeczkę? Oto jest pytanie. Który ty jesteś? 6. Mam 8. Dobra. Mam jakąś 8. Czyli porównujemy teraz Escode Prade numer 8, Escode Barocco numer 8 i mam tutaj film Restauro House numer 8, seria 886. No to zaczynamy znowu od żółtego włókna. No pięknie się prowadzi, słuchajcie. Kreski też idealnie wychodzą. Włókno jest wyważone bardzo, bardzo, bardzo. Tak jakby nawet był lepszy niż te grubsze pędzle. No ale to wiadomo, grubszym się co innego maluje, cieńszym co innego, nie? Dobra, to był żółty. Teraz bierzemy Barocco. Nie, Prado mamy. Teraz mamy Escoda Prado. 8. Też włókno sztuczne, udające prawdziwe. Nie przeraża was ilość plastiku, które zużywamy w ciągu życia? Mnie przeraża, słuchajcie. Dobra, jedziemy. Ple, ple, ple. Daję. Ciach. 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 No i teraz... I znowu gorzej. I znowu gorzej z czubkiem i znowu gorzej z precyzją. A kreseczki też grubsze niż poprzednie. Tak jak się zamachnę, nie? To jest prosto. Ja mam problem z kreskami w poziomie, ponieważ mam tak ogromny astygmatyzm, że moje oczy zawsze będą skręcać, a za oczami ręka. Także no wybaczcie mi tą niezborność ruchów. To był Prado 8. No i wezmę tu, to było to i to zrobione. I tu mamy Restauro House, też numer 8, na pewno sztuczne, bo białe. I dajmy mu szansę. Mniej farby łyka niż poprzednie pędzle. Chyba to widać nawet tutaj, że jest mniej tego sosu kolorowego na końcówce. Teraz spróbuję kreseczkę. No nie da się takiej cieniusieńkiej. Takiej igiełką malowanej kreski to trudniej. Tak, ugina się tak mocno, że od razu się chce zrobić taka, wiecie, grubsza krecha. To by było to. I jeszcze jedną rzecz.
jak, ale to wezmę jakiś inny kolor, żeby coś było widać. Może ten niebieski, to go będzie widać na tym tle. No i spróbujmy ciągnąć. O, już gubimy, już właściwie prawie farby nie ma. Dobra, to było Prado, ósemka. Teraz zrobimy, co to jest, ten na końcu. Teraz zrobimy żółty, czyli Barokko. Barokko. Dobra, mam. Jadę Barokko. O, zaczyna gubić. No i skończył zabawę. Właściwie dla porównania, wiecie co, to prawie, że ten, no, Barokko gdzieś tu kończy zabawę, a ten kończy tu. Także no, ta różnica jest, o tyle więcej napił się ten z tego włókna, nie żółtego, tylko symulującego włókno prawdziwe. No i jeszcze dajmy szansę temu Restauro House. No nie będziemy prosiaki. Niech się też nażłopie. Pokaż się z najlepszej strony, chłopie. Broń honoru taniego pędzla. Idziemy, proszę pana. No, no bardzo przyzwoicie. Zobaczcie, aż dotąd w zasadzie nie zgubił ani jednego, nie pokazał ani jednego śladu na papierze, białego papieru. Nie przebił biały papier. Aż dotąd. Także bardzo, bardzo mi się to podoba. Restauro House, słuchajcie, ja lubię i kupuję od dawna, nie? Ponieważ jest to taka marka, no, ekonomiczna bardzo, trzeba przyznać. No i cóż można powiedzieć o tych pędzlach? Wydaje mi się, gdzie jesteście wszystkie? Chodźcie tu do mamusi, proszę. Do mamusi poproszę. To są pędzle, które zakupiłam. Uwaga, uwaga, z własnej kieszeni. Właściwie zakupił mój kochany małżonek. Z własnej kieszeni. Broń Boże, nie pochodzą z żadnych reklam, z żadnej współpracy, z żadnych tych, ponieważ no, ja nie zawsze do końca wierzę w te recenzje ze współpracy. W jednym miejscu coś się robi tu. W jednym jedynym miejscu. I co? Kudeł jakiś pieje i nie chce się schować. Wiecie, co zrobić, jak wam tak się włosy próbują odkształcić w nie w tym kierunku. Idziemy umyć pędzle. Przy okazji rada. Idziemy umyć pędzle. I w trakcie mycia, po spłukaniu, zostawiamy odrobinę mydła w pędzlu. Następnie kształtujemy ten czubeczek. No i tak zostawiamy do wyschnięcia z tym mydłem. No i to by było chyba dzisiaj tyle. Sami musicie ocenić, który pędzel jest najlepszy. Bardzo mnie zaskoczył ten Restauro House ostatni. Bardzo pozytywnie.
myślę, że wiecie, no 300 za komplet pędzli to nie jest mało, bo tyle kosztowały. I czy to warto? No to zależy, jak kto maluje, znaczy nie w sensie jakości malowania, tylko czy maluje dużo, czy maluje na handel, czy maluje dla siebie, do szuflady. Wiecie, to wszystko zależy i od kieszeni, i od tego, jakie macie priorytety w życiu. To nie wszystko złoto, co się świeci i niekoniecznie nie namawiam Was do tego, żeby od razu lecieć i kupować Eskodę. Gdybym miała wybrać z tych 6 pędzli i gdybym wiedziała teraz to, co wiem teraz, gdybym wiedziała wcześniej to, co wiem teraz, to wybrałabym na pewno tego grubasa, jeden średni, chyba jednak ten, jeden średni, i gdybym miała wybrać malucha, to chyba też ten. A te 3 są takie, no, niekonieczne. Czyli wzięłabym Prado 12, 20 Baroko i Prado 8. Natomiast Ultimo 18, Baroko 8 i Baroko 12 niekoniecznie. No i sami musicie ocenić, gdzie wyszło lepiej, co jest lepsze, czy w pędzlach no name, czy nawet te z nazwą, ale z tanich, tak jak Van Gogh, bo Van Gogh nie był aż taki strasznie drogi w porównaniu z tymi pędzlami, no to nie była ziemia, nie? Ale Van Goghi nie są najlepszym pędzlem, no niestety. Van Goghi mają całkiem przyzwoite te cieniutkie pędzle, natomiast te grubasy no nie wychodzą im najlepiej. Taka prawda. Jak grubasa potrzebujecie, no to celować trzeba w dobrego grubasa, to trzeba celować w Eskodę albo w Newtona. Winsora, to są według mnie najlepsze pędzle. Natomiast bardzo dobre pędzle, takie te szczotki, robi w tej chwili Szmal, też się warto zainteresować. Nie mówcie mi o renesansie, proszę. Nie dam się namówić i nie dam się nakłonić na pędzle z renesansa. Przynajmniej nie te mopy. Normalne pędzle całkiem przyzwoicie mogą wypadać, natomiast mopy z renesansa, no u mnie się nie sprawdzają. No i myślę, kochani, że to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Powiedzcie, jakie jest Wasze zdanie na temat takich drogich pędzli i drogich materiałów w ogóle. Czy to warto, czy to się opłaca według Was, czy jest sens wydawać pieniędzy według Was. Czy lepiej te pieniądze, nie wiem, spożytkować na papier, farby, albo w ogóle na rozrywki, na jakieś zupełnie inne, niezwiązane z tematem rzeczy. No i dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Bardzo proszę, oglądajcie reklamy. To jedyna forma wspomagania mojego kanału. Dziękuję, do widzenia, narazki, buziaki, pa, 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 pa.